Witam was, z tej strony Akintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Rayman Origins. I bez zbędnego gadania wskakujemy do smoczej zupy. I to nie miało tak zabrzmieć jak zabrzmiało, ale fajnie, że tak zabrzmiało. Bo ogólnie rzecz biorąc, znowu naładowany pozytywną energią i przystępujemy do gry w Raymana. I co wam mogę na samym wstępie powiedzieć? Tyle, że ten materiał nagrywam z wyprzedzeniem i to dość sporym. Ale tak jak wam wcześniej mówiłem, po prostu nie będę miał czasu, czy też nawet sposobności nagrania tych odcinków. A w dniu dzisiejszym jeszcze planuję nagrać odcinek jakiejś nowej serii, co wam w sumie jakiś czas temu obiecałem. Jakiś czas temu, kilka dni temu to będzie dla mnie, ale obiecałem wam, że zaczniemy jakąś nową serię, no bo na kanale jest tylko Rayman Origins i okazjonalnie The Journey, którego muszę skończyć, bo mam straszną chęć, żeby ukończyć tą grę. Jednakże po prostu nie mam tak jakby humoru, żeby w nią zagrać. Do tej gry nie można po prostu, wiecie, podejść, bo w przeciwnym razie ona będzie kolejnym takim masowym let's playem, można by było powiedzieć. Po prostu ta gra wymaga jakiegoś osobnego podejścia i nie pytajcie, co właśnie zrobiłem. I słuchajcie, taka była ciekawostka. Ja właśnie zauważyłem, że te węgielki też mają oczy i usta. I na dodatek się pocą. Szczegóły w tej grze mnie właśnie zabiły. No. I co chciałem jeszcze wam powiedzieć? Mam nadzieję, że miło spędziliście weekend. Ja tak jak mówiłem ostatnio, no, bardzo miło spędziłem ten weekend dzięki pewnej osobie. No, dokładnie weekend to... Powiedzmy, że to wyszło nagle z powodu orkanu Xaverego. I tak, chodzi o to, że po prostu nie mogłem gdzieś wrócić, a dokładnie nie mogłem wrócić do domu, więc nie tyle byłem zmuszony zostać, co lepszym planem było zostać w pewnym miejscu niż wracać do domu. I szczerze powiedziawszy, best Mikołajki ever, moi drodzy, 15 na 10. I tak, tak jak widzicie, ta oto wspaniała, chciałem znowu powiedzieć skrzynka. Ja nie wiem, co ja mam w tej serii. Jest to pierwszy Rayman, w którym klatkę mylę ze skrzynkami i robię to nagminnie, nie tyle, że bez powodu, co ja zupełnie nie widzę powodu, dlaczego miałbym to tak często robić, tak? Ale okazuje się, że jednak robię to i jest to naganne zachowanie z mojej strony. I teraz, żeby nie skiepsić, no, udało się nawet, słuchajcie. Chciałem powiedzieć, że ta klatka właściwie nie była klatką taką jak do tej pory. To znaczy, mieliśmy, co prawda, tutaj leciliśmy na bzicie, co już kilka razy spotkaliśmy podczas zdobywania klatek. Ale po raz pierwszy była to klatka stricte zręcznościowa, gdzie nie mieliśmy tak naprawdę... Czy jest mi potrzebna żelazna pięść? Oczywiście, że będzie potrzebna, chyba. Chodzi o to, że po raz pierwszy mieliśmy tak jakby do czynienia z klatką, gdzie Bzit pełnił rolę taką, że my po prostu musieliśmy, no, bardziej się skupić na sterowaniu niż na tym, że strzelamy jeszcze dodatkowo do przeciwników. Ale tak jak mówię, jest to... Rzadko się zdarza taka klatka, a ja lubię takie klatki. Właśnie nie wiem dlaczego, że wolę bardziej się pomęczyć ze sterowaniem niż z, nie wiem, szukaniem klatki Szaszkoneta. Gdzie się człowiek spieszy, tam się diabeł cieszy. A że jest gorąco, no to już zupełnie... Dobra, zbierzemy sobie... tego lumka i tego lumka.
jeszcze zdobędziemy tą czaszkonetę. I teraz powinna nam wyskoczyć... Trochę zgapiłem wcześniej, ale powinna nam wyskoczyć czaszkoneta teraz. Dobra. Czy tam jest sens się cofać? Oprócz tego, że... Skończy failem, to nie. Dobra. Jeszcze... Wow! A tego to ja się nie spodziewałem. Fail parade na samym początku. Dlaczego ja rozbiłem... Jakim sposobem? Nie ogarniam, jak ja to zrobiłem. Ale okej, lecimy. I będę musiał się tutaj cofnąć, bo... Nie zebrałem czaszkonety wcześniejszej. I może się uda. Udało się. To jest dziwne. Ogólnie tak, jak widzicie, teraz mamy trochę na odwrót, z czego ja się nie cieszę. To znaczy, ta część krainy Smakoszy, czyli Słodkie Jeziora, najpierw skupia się niestety, może stety dla niektórych, na tej cieplejszej części, to znaczy na tej części kuchennej. A potem trafiamy do części lodowej, czyli tej lodówkowej, moim zdaniem. Tej części, której ja nie lubię. Plus, jakby to wam powiedzieć, spotkamy teraz... będzie znaczy się taki poziom, który mnie doprowadza do szału. Będzie to poziom albo tu, albo w Krainie Wolnej. Ale wydaje mi się, że tutaj. Że będą nas gonić, no nie spoilerując wam, płotki. Czy też karpie, jak to było kiedyś tam nazwane. Albo nie mówiłem wam tego, albo mówiłem, teraz nie pamiętam. Ale tak. Nie będzie ciekawie, a ja nie znoszę też tej ukrytej klatki z tego właśnie powodu tych tłuczków, które wiszą i... Chociaż ja mówię na to tłuczki, a słyszałem, że są to patelnie, takie kwadratowe. Rzeczywiście, ja nawet mam taką patelnię w domu i teraz nie wiem, czy to jest rzeczywiście tłuczek, czy to jest patelnia, czy co to jest, bo... Mnie już pomysłów brakuje. Dobra, hop. Dobra, tu straciliśmy albo jeszcze... Udało się. Poświęciłem jednego lunka, żeby zdobyć 5 i w ogóle mi to nie wyszło na zdrowie. Zanim będę kontynuował, to ja się napiję herbaty, moi drodzy. Bo coś ta pogoda jest... niesprzyjająca nagrywaniu i ogólnie działaniu jakiemukolwiek. Może znowu się... Nie, chyba się tym razem nie Teraz to mi się w ogóle nic nie udało, ale spoko. Chciałem powiedzieć, że no, pogodę mamy zaiste zimową. Popadał śnieg i w ogóle jest fajnie, pięknie i biało. Skłamał wam w żywe oczy. Bo chyba wszyscy wiedzą, że śnieg był i śniegu nie ma. I mamy super zimę i ogólnie jak słyszałem prognozę pogody, to kolejne święta bez śniegu. Niektórzy powiedzą, ale chciałeś śniegu w święta, człowieku? Wiecie co? Ja jeszcze pamiętam. A to mi się zdarzyło pierwszy raz, okej. Że mnie zgniotło, dobra. Wiecie, są osoby, które jeszcze pamiętają śnieg w święta. Ja tam wejdę. Tutaj cały trik polega na tym, że... Właśnie na tym, że... Jesteśmy wyrzucani w powietrze i bez tego ani rusz. A tutaj chyba paprałem robo... A nie, bo tutaj można było jeszcze...
I znowu będę się musiał męczyć. Nie, why? Dlaczego ja jestem momentami taki głupi? No, gro, współpracuj. Współpracuj, dziękuję, że współpracujesz. No jasne, tak. Kolejny raz pokazałem wam, że w tej grze czasami nie warto się spieszyć. Bo wiecie. Dobra, musiałem zdobyć to serce. Zmarnowałem co prawda 5 lunków, bo mogłem zamiast... Nie cierpię cię, gro, czasami. Bardzo cię nie cierpię. Będziecie patrzeć jak, niestety, ale failuję raz za razem. No ale to przy takich grach jest nieuniknione, plus no kto powiedział, że ta gra jest łatwa? Chyba ja. Więc myliłem się, jak widzicie. Ludzie są czasami też omylni i nawet youtuberzy są omylni. To jest dziwne. Ogólnie każdy jest omylny, więc nie powinienem się dziwić, ale zacząłem coś powiedzieć. Aha. No, nagrywam, tak jak mówię wam, z dużym wyprzedzeniem ten odcinek przed jego publikacją, bo cóż, ale tak jak mówię, nie będę w stanie nagrać go w najbliższym czasie, ponieważ znów wyjeżdżam i to też z przyczyn prywatnych i nie będę wam się spowiadał do swojego życia prywatnego, no bo do tego to jeszcze nie dorośliście, moje dzieci. Nie, ale co ja pieprzę? Co ja pieprzę w ogóle? Dobra, nieważne. Anyway, no ten odcinek jest dość wcześnie nagrany i przez wcześnie mam na myśli, że jak cofnie mnie na początek poziomu, to chyba nie cofnęło na całe szczęście. Czego się upewnię, dobra. Wszystkie czaszkonety mi zaliczyło. Znaczy się, ktoś powiedział, ktoś mi napisał, że dlaczego sprawdzasz, czy czaszkonety ci zaliczyło, skoro możesz sprawdzić, a teraz się pospieszyłem. Znowu. Po co sprawdzasz, czy czaszkonety ci zaliczyło, jak możesz sprawdzić licznik lunku? To jest dobry punkt, milordzie. Dlaczego nie sprawdzę licznika lunków? Z jednego prostego powodu. Bo nie skupiam się na tym, żeby patrzeć i liczyć, czy mam odpowiednią ilość lunków przed sknuceniem czegoś, a po tym, jak zostanę wczytany od najbliższego checkpointu, po prostu nie chce mi się liczyć. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to wymagałoby pomyślenia. Fajnie. Zapomniałem, że tutaj jest taka mała niespodzianka dla tych, którzy chcą się pospieszyć. I teraz to było chyba bardziej opłacalne. O ile się nie zginie zgniecionym. Tak. I tutaj nie uratowałoby nas to, czy jesteśmy małym Raymanem, czy dużym Raymanem. W ogóle pół lunków nie zbieram, ale musimy... A, w sumie... Chciałem właśnie powiedzieć, że pewnie nie zginę. Powiedział przedwcześnie, po czym umarł. Umrzył. 320. No, nie będzie to... Wow, wow. Dobra. Poziom się jeszcze nie skończył, po czym ja już nie pamiętałem, bo wydawało mi się, że ten poziom się w tym miejscu kończy. I w ogóle... Co, teraz nie uda mi się zebrać tamtych lumków, bo zgapiłem się? Nie, udało się. Okej. Przyznaję szczerze, że nie pamiętam tego fragmentu.
ale już dwie klatki zebraliśmy i wydawało mi się, że nie skończymy tego poziomu z medalionem lumków, a poziom ciągle się kontynuuje i dlaczego widzę, że mam medalion lumków w kieszeni, bo znaczy już na to spojrzałem, więc teraz lumki w sumie już nie są takie ważne dla mnie, ale cóż, ja nie chcę zginąć, halo? Mówię, nie chcę zginąć, a gra mnie nie słucha. Ale tak, kolejna rzecz, którą już wam może mówiłem, może ja nie pamiętam, co tam czasami mówię, co nie, ale no już zginęliśmy, bo stąd nie dam rady wyskoczyć. Chodzi o to, że naprawiłem ten błąd z moim padem do PlayStation 3. Chodziło o to, pewnie pamiętacie, że ja wciskałem coś na padzie, a pad tego nie rejestrował, albo rejestrował z opóźnieniem. I dla wszystkich, którzy mają ten sam błąd z padem do PlayStation 3, teraz pewnie zostanę zbombardowany, że już PlayStation 3 nikt nie używa, bo przecież PlayStation 4 i w ogóle, i jestem taki oldschoolowy, gram na PlayStation 3, a PlayStation 4 miało swoją premierę, wiecie co? Jakbym miał kasę, której nie mam, no to kupiłbym PlayStation 4 i z chęcią bym grał na tym PlayStation 4, ponieważ nawet nie tyle co gra, to no, bardziej byłbym zainteresowany wersją deweloperską, żeby pisać na nią gry, bo tak, nomen omen, jestem informatykiem, co prawda zajmuję się grafiką, ale poprogramować też nie zaszkodzi od czasu do czasu, wiecie, tak dla rozrywki, usiąść sobie, włamać się do Pentagonu i w ogóle. Nie, na tym, że na tym bycie informatykiem nie polega, moi drodzy. Przestańcie oglądać durne amerykańskie filmy. I polskie też zresztą, bo durne polskie firmy opiewają na tym, że popsuł mi się komputer, wyrzucę monitor przez okno. W komentarzach możecie zamieścić tytuły filmów polskich, o których mówię, bo amerykańskich jeszcze więcej by było. Ale znajdźcie mi polski film, w którym komuś popsuł się monitor i wyrzuca go popsuł się komputer i wyrzuca go przez okno. Cóż, tak mi się wydaje, że ten odcinek może być troszeczkę dłuższy, ponieważ Smosza Zupa jest naprawdę długim poziomem, tak jak mówiłem. I teraz czeka nas poziom z Bzitem. Coś się tak napalił i szczerze nie pamiętam, jak długi jest ten odcinek. Ergo, tak, będę musiał sobie to przypomnieć i to w trybie natychmiastowym. Albo nie failować w nim tak dużo, ale myślę, że ten odcinek może być trochę dłuższy niż zazwyczaj są, czyli nawet więcej niż 30 minut, które... No 35 minut, które jest moim limitem, jak wam już kiedyś powiedziałem. Ale no... Jeżeli będzie od tego wymagać... Jeżeli gra będzie ode mnie wymagać tego, żeby, wiecie, przedłużyć... Mówiłem, żeby nie failować. Okej. Okay. Jeżeli będzie wymagać tego, że wiecie, będę musiał przerwać nagrywanie w połowie poziomu, to tego nie zrobię, bo nie przywykłem do robienia czegoś takiego. Owszem, kiedyś to robiłem, bo miałem limity i w ogóle, i w szczególe, i miałem słaby internet, i wrzucanie czegokolwiek było bolesnym doświadczeniem. Więc... Wow. Uda się. Szybko. Tak, bo tutaj jakby coś się tak napalił. Tak, naprawdę jest tu dużo elementów, które są w stanie zrobić mi sporą krzywdę. I jest to duża ilość ognia. Tak. Tak jak mówiłem, Ubisoft, znaczy twórcy gry, nie powinien mówić Ubisoft, bo to za tą grę odpowiedzialny jest UbiArt. No, wpakowali niezłą porcję rozgrywki i serio, tak jak mówiłem wcześniej, ja lubię wyzwania, a te poziomy są właśnie takim wyzwaniem. I teraz pytanie, czy ja tu ugrzęzłem? Nie ugrzęzłem, i dobrze. Teraz nie pamiętam, czy to już był koniec poziomu. Nie! O, no dobra. To jest
ten poziom, to jest dość ciekawy poziom, moi drodzy. I przypadnie wam do gustu, tylko musicie się dobrze przyglądać temu, co się dzieje w ogóle wokoło nas, a w szczególności w tle. No bo jak nie będziecie się przyglądać, co się dzieje w tle, to nie zrozumiecie, dlaczego ten poziom jest fajny, a naprawdę moim zdaniem warto chwilę poświęcić czasami, żeby przypatrzeć się, co twórcy nam przygotowali i dlaczego jest tak ciężko, że mi zaraz odpadnie ręka od zabawy padem. O, patrzcie dokładnie na tło. Tak, woli ścisłości. My w tamtym zamku byliśmy i tamten zamek wcześniej kiedyś tam zwiedzaliśmy i wyobraźcie sobie, że na chwilę obecną to coś dużego, moi drodzy, to jest boss Krainy Smakoszy. Dokładnie król Krainy Smakoszy. Zmieniony przez koszmar. Tak. My z nim będziemy walczyć. Jak nie wierzycie, to zacznijcie wierzyć, bo jest to jedna z bardziej epicko wykonanych walk z bossami w tej grze. Tak jak mówiłem, że tam niektóre walki są genialne, typu ta walka, wiecie, z rośliną, tak? Ona jest fajnie wykonana, ale brakuje jej tego czegoś, moim zdaniem. Słuchajcie, tak jak mówiłem o niej, tak o tej walce mogę z całym szacunkiem powiedzieć, że jest to walka, której nie brakuje niczego. Jest to walka naprawdę genialnie zorganizowana, w naprawdę świetnym otoczeniu, a poziom jej towarzyszący... No, musicie jeszcze poczekać. Ja wiem, jak ta walka wygląda, bo tak jak wiecie, ja tą grę przechodzę po raz drugi. Tak, po raz drugi, słuchajcie. I to nie jest żart, ja tą grę grałem tylko raz i muszę się tutaj bardziej pospieszyć. Nie wiem, czy zrezygnowanie z tamtego serduszka będzie dobrym pomysłem, ale wydaje mi się, że chyba... A, dobra, spróbujemy je zdobyć jeszcze raz. Ja spróbuję tak nie lamić, jak to w tej chwili robię. I... Tak, dobrze słyszycie. Boss krzyczy. Uda się? Tak, teraz się udało. Ale za chwilę coś może się nie udać, bo... Przylamiłem. Tak. Jeżeli ktoś mi się spyta, dlaczego ja gram tak ryzykownie, skoro mógłbym bezpieczniej w ogóle, powiem wam, że musi być z gry fan, tak? Trzeba czasami zaryzykować, żeby coś zdobyć. 292. Serio, odpuściłem kilka lumków. I się teraz to na mnie zemściło pod tytułem, będę musiał backtrackować ten poziom poza kamerą. Który to już? To jest drugi czas trwania tej serii... Wyścig na komarze, nie wiem nawet jak to nazwać. Gdzie ja muszę backtrackować poziom i to znaczy o ile? O 8 lumków. Głupie 8 lumków sobie pomyślicie, no ale one są nam potrzebne do odblokowania ostatecznego, znaczy ostatecznego, ukrytego zakończenia w grze. Dlatego też, no, nie pozostaje mi nic innego, jak za chwilę przysiąść i po prostu zagrać jeszcze raz, ale i tak, będzie to dla mnie przyjemne, to nie jest dla mnie jakaś kara czy coś, po prostu znowu będę musiał przejść ten sam poziom. A taki backtracking na wizji nie jest przyjemny, dlatego wam tego oszczędzę i po prostu pokażę, że znowu to zrobiłem, tak jak ostatnio. Anyway, dzięki wam za oglądanie. Będziemy kończyć ten odcinek i myślałem, że wyjdzie nam dłuższy, a tak naprawdę wyszedł nam nawet w czasie. Co jest dziwne. Ale anyway, dzięki wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!